Dostałem mnóstwo pytań. Pascal, pokaż prawdziwy przepis na carbonara. Dzisiaj pokażę ci przepis, który uczyłem się od Włocha. Jak jesteś ciekawy, jak wygląda i jak smakuje prawdziwy carbonara, oglądaj dalej. Przyznaję ci się, że ja kiedyś robiłem carbonara na śmietanę. Jak ja to pokazałem kumplowi, który pochodzi z Włoch, on mówi, kto ci to nauczył? Mówię, to jest bez sens. Carbonara nie ma śmietany. Podstawową rzecz to są tak: świeże jaja, dobre żółtko. No i tutaj mamy pancetta, czyli to jest taki rodzaj właśnie boczek, który jest zawinięty. To jest właśnie prawdziwy przepis na carbonara, się robi właśnie albo pancettą, albo z guanciale. Guanciale to jest z kolei właśnie, jak to się nazywa po polsku, poliszek właśnie wieprzowy, który jest marynowany troszeczkę w pieprzu. Jak nie znajdujesz pancetę, musisz po prostu kupić dobrej jakości boczek. Do tego albo parmezanu, albo pecorino. Ja dzisiaj używam parmezan. Czyli na samego początku potrzebujemy gotować naszego makaron al dente. Jak nie pamiętasz, jak to się robi, to zajrzyj tutaj na dole, znajdziesz, jak gotować makaron al dente. Czyli dużą ilości wody się gotuje, dodaję do środka sól. Będzie to przepis dla 4 osób, dlatego że mam dzisiaj ekipę, który nie jadł i są bardzo głodni, w związku z tym zrobię wszystko. Czyli makaron do środka. Nie dodaj żadnego tłuszczu. Jakbyśmy dodawali olej, to po prostu ten sos nie trzyma się na makaron, on po prostu się ślizga. Nie łam go, bo bardzo często też ludzie kupują długie spaghetti i łamią go, żeby po prostu umieściło się całość do środka. Lepiej zdecydowanie jest po prostu, widzisz, tak delikatnie pchać i pomału, pomału, stopniowo on wchodzi do środka. W międzyczasie ja tutaj mam 150 g pancetta, który pokroję w takie kosteczki. Na bardzo wolnym ogniu zaczynam podsmażać właśnie naszą pancetę. Mieszam od czasu do czasu makaron. Biorę teraz taką miseczkę i dodaję 3 żółtko i 3 całe jajka. Są ludzie, którzy powiedzą błąd, dlatego że powinniśmy dodawać same żółtko, ale jak dodajemy troszeczkę białka, to będziemy odzyskać coś, które będzie bardziej delikatny, puszysty. Makaron jest już ugotowany. Teraz biorę wodę z gotowania, który dodaje w środku właśnie żółtko jajek nierozbełtane. Widzisz? 3. I mieszam. Mieszam wszystko. Mam tutaj 140 g parmezanu, mogło być to pecorino. Dodaję połowę, czyli 70 g. Doprawiam to dużą ilości świeżej mielonej pieprz. To jest cały sos właśnie do naszej prawdziwej carbonary. Ok. Mieszam. Widzisz, nasz boczek puszcza już swojego tłuszczu. Mogę teraz przesadzić makaron. No i zobacz, prawie mamy wszystko gotowe. Możemy teraz wyłączyć właśnie moc pod właśnie patelnię, gdzie smażyliśmy naszego boczku. Widzisz, on puścił naprawdę dosyć dużo tłuszczu. Bierzemy teraz naszego makaronu. To jest bardzo ważne, bardzo istotne, żebyśmy znaleźli dokładną temperaturę. Nie chcę, żeby nasze żółtko było za mocno ścięte. Ja chcę, żeby były, żeby pokryło mi makaronu. Dodaję do środka teraz nasze makarony. Czyli widzisz, mam troszeczkę za mało właśnie miejsce w środku mojej patelni. To nie jest problem. Ja wezmę to w środku właśnie tego garnuszka. Hop. Pamiętaj o tym, czy ty masz wpływ, co ja gotuję właśnie na swój kanał. Dodając mi na przykład kciuk do góry, jak polubiłeś ten przepis, albo napisając mnie na dole w komentarzach: Pascal, pokaż mi takiego przepisu, to się postaram właśnie to przygotować dla ciebie. Pamiętaj o tym, że też warto zasubskrybować na mój kanał, bo wtedy bezpośrednio, jak pojawia się nowy kanał, to nic nie zagapisz. Widzisz? Makaron dalej w tej chwili zaczyna właśnie delikatnie się dymić i to mi daje pewności, że temperatura właśnie od makaronu sparzy mi właśnie żółtko, jajko i mojego parmezanu. Podlewam całość na gorące jeszcze makaronu, spaghetti, mieszam. No i cóż, wydaje
czyli bierzemy talerz czarny, który będzie dodawał nam fajny kontrast. Nasz piękny carbonara idzie na talerz. Teraz wystarczy tylko dodawać jeszcze troszeczkę tartego sera na wierzchu. I voilà, nasz prawdziwy spaghetti carbonara jest gotowy. No i teraz najfajniejszy moment dla mnie, spróbuję. Już widzę po kolorze, że jest idealny, że nie mamy wysuszone po prostu jajecznicy na makaron. Makaron się błyszcza. Idealne temperatury mieli właśnie spaghetti, jak podlewałem na to właśnie jajko żółtko i ser. Są idealne. I to jest właśnie prawdziwą carbonarę. Koniecznie zrób ten przepis w domu. Napisz tutaj w komentarzach, jak coś nowego się nauczyłeś dzięki mnie, a może coś nie. A może mieszkałeś we Włoszech bardzo długo i jakąś Włoszką ci tłumaczyła inny przepis właśnie na carbonarę. Pochwal się, czyli smacznego, bon appétit i do zobaczenia. Cześć. Mi smakuje.